Pytają nas, jakie liczby powinny zastąpić a i b w poniższej tabliczce mnożenia. Upewnijmy się, że potrafimy prawidłowo przeczytać tę tabliczkę mnożenia. Jeden ze sposobów może być taki. Kolumny kończą się na 6, czyli jeżeli chcemy się przekonać, jaki jest wynik mnożenia jakiejkolwiek liczby całkowitej od 1 do 6 przez jakąkolwiek inną liczbę całkowitą od 1 do 6, to ta tabliczka mnożenia nam podpowie. Na przykład, jeżeli chce się dowiedzieć. Ile to jest 3 razy 2, to bierzemy rząd z trójką tutaj i kolumnę z dwójką na górze. 3 razy 2 na skrzyżowaniu tego rzędu z trójką z przodu i tej kolumny z dwójką na górze znajduje się 6. 3 razy 2 równa się 6. Ta dwunastka oznacza, że 3 razy 4 równa się 12. Weźmy dla przykładu 25. Leży na skrzyżowaniu rzędu z piątką i kolumny też z piątką. Mówi nam to, że 5 razy 5 równa się 25. Widać z tego, że w dowolnym rzędzie zliczamy po tyle, ile mówi liczba na początku rzędu. I jeżeli idziemy w dół w dowolnej kolumnie, to też zliczamy po tyle, ile mówi liczba na górze kolumny. Na przykład w kolumnie z dwójką zliczamy po 2.

Bo 2 razy 1 równa się 2, 2 razy 2 równa się 4 i tak dalej. Tu zliczamy po 6. 6 razy 1 równa się 6, 6 razy 2 równa się 12, 6 razy 3 równa się 18, 6 razy 4 równa się 24. Mam nadzieję, że rozumiecie już konstrukcję tabliczki mnożenia. Fajnie to działa. Mówię wam, pobiegajcie po tabliczce wzdłuż i wszerz i poprzyglądajcie się zależnością między liczbami. Odpowiedzmy teraz na pytanie. Jakie to liczby A i B? Tutaj mamy A i jeden ze sposobów jest taki. A musi się równać 4 razy 4. I pewnie wiecie, że 4 razy 4 równa się 16. Inaczej można na to spojrzeć tak. Jeżeli podążymy w dół tej kolumny, to możemy zliczać po 4, 4, 8, 12 i jeżeli jeszcze raz dodamy czwórkę, to 12 dodać 4 równa się 16. Zastanówmy się teraz, jaką liczbą jest B. Zróbmy to w ten sam sposób. Jeżeli wykorzystamy kolumnę, w której znajduje się B, to możemy zliczać po 3. 3, 6, 9 i dodajemy jeszcze raz 3 i mamy 12. Czyli B równa się 12. Albo możemy zrobić podobnie w rzędzie z czwórką na czele. 4, 8 i dodajemy jeszcze 4 i mamy 12. I ma to sens, bo to miejsce, w którym jest B, to tyle, ile wynosi 4 razy 3, a 4 razy 3 to 12. Tutaj mamy jeszcze pytanie. Uzupełnij nierówności symbolami większe niż, mniejsze niż lub równe. A jest większe niż B. Większe niż pisze się tak otwartą stroną w stronę liczby po lewej. Liczba po lewej jest większa. Ten znak zawsze jest otwarty w stronę większej liczby. A jest większe niż B, bo 4 razy 4 jest większe niż 4 razy 3. 4 razy 4 jest większe niż 4 razy 3. Ma to sens. 4 razy 4 to 4 czwórki, a 4 razy 3 to 3 czwórki. Czyli po lewej stronie mamy więcej czwórek. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. Zróbmy parę podobnych przykładów. Jakie liczby powinny zastąpić A i B w poniższej tabliczce mnożenia? I możemy zastosować ten sam pomysł. A powinno być wynikiem mnożenia 4 razy 5, czyli 20. Albo możemy zliczać w rzędzie lub w kolumnie. Weźmy kolumnę 5, 10, 15, 20. Zróbmy to samo dla B. B powinno być wynikiem mnożenia 5 razy 4, czyli też 20. Widać, że A to 4 razy 5, czyli 20, a B to 5 razy 4, czyli 20. To te same liczby. Uzupełniamy nierówności. A równa się B. Bo 4 razy 5 to to samo co 5 razy 4. Nie ma znaczenia w jakiej kolejności mnożymy. Następny przykład. Myślę, że wiecie już o co w tym chodzi. Ile to jest A? Umieszczona jest w rzędzie z dwójką z przodu i kolumnie z szóstką na górze, czyli musi być równe tyle ile 2 razy 6, czyli 12. Możemy też zliczać szóstkami w pionie. 6, 12. Albo dwójkami w poziomie 2, 4, 6, 8, 10, 12. W każdym kierunku dochodzimy do a równego 12. Teraz b musi się równać tyle, ile 6 razy 2, czyli też 12. Czyli a równa się b, jak poprzednio, ponieważ 2 razy 6 równa się 6 razy 2. Zróbmy jeszcze jeden przykład. a musi równać się tyle, ile 4 razy 1, czyli 4. b równa się tyle, ile 1 razy 4. Czyli też 4. Myślę, że widzicie, jaki tu się powtarza wzór. A równa się B, bo 4 razy 1 równa się 1 razy 4.